No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku z przestronnej serii o Minecraft. Dzisiaj znajdujemy się na Windows 10 Edition, tak, dokładnie. No i słuchajcie, skaczę sobie w miejsca, tak naprawdę cały czas trzymam przycisk W, czyli chciałbym iść do przodu, ale niestety nie mogę. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy na bardzo zbugowanym terenie Minecrafta. Otóż, słuchajcie, znajdujemy się teraz na kratce 8 387 845. No i niestety, ale nasz Minecraft troszeczkę świruje i nie pozwala nam iść dalej, mimo iż możemy lecieć. Dokładnie tak. Słuchajcie, granica naszego świata w Minecrafcie Windows 10 Edition wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj wam to zaprezentuję, jak ona się prezentuje. Nie jest to może aż tak spektakularne jak odległe lądy w starym Minecrafcie Java na wersji nawet 1.8, ale tak czy inaczej myślę, że jest to warte uwagi. Czekajcie, czekajcie, co to jest tutaj? Konik. A, dobra, myślę, że to jest jakiś zbugowany konik. W tym kierunku, jak widzicie, możemy lecieć normalnie. To z tego względu, że jesteśmy na koordynatach 300x, a tutaj mamy 8 milionów Z. Dlatego, słuchajcie, w tamtym kierunku strasznie nam Minecraft muli, a w tym kierunku Minecraft normalnie koordynaty ogarnia, więc... No sami widzicie, coś tutaj złego się dzieje. A tutaj mamy jakąś dziwną rzecz. Zobaczcie, górę lodową. Aha, a dookoła mamy plażę. Spoko, ciekawa rzecz. Dobra, słuchajcie. W takim razie, cóż, Minecraft Windows 10 Edition. Tutaj granica zaczyna się znacznie wcześniej niż w wersji Java. A prawdziwa granica mapy, uwaga, jest na małpa player, TP małpa player, uwaga, 1677727. Tutaj weźmy sobie jeszcze wysokość na przykład 100 i tą samą odległość Z, czyli 1172017. Uwaga, panie i panowie, pyk. No, no właśnie, słuchajcie, to jest granica mapy Windows 10 Edition. Tak naprawdę już tutaj mamy ogromne problemy z przemieszczaniem się, ponieważ nawet nie mogę latać. Ale ten świat, który tutaj widzicie, jest naprawdę niezwykle zbugowany. To, co widzimy tutaj, to jakieś znikające bloki. Ryby co prawda cały czas tutaj żyją, ale patrzcie, co tu się dzieje. Nawet te partikle pod wodą jakoś tutaj mi świrują. No i tutaj jeszcze te bloki wyglądają normalnie, a tutaj już coś się dzieje, czyli jesteśmy centralnie na granicy mapy. Jest to oczywiście kratka 16 777 216. No cóż, Minecraft Java ogarnia granicę mapy do 30 milionów. Jak widzicie, tutaj ta granica jest znacznie, znacznie wcześniej. No i cóż, czy możemy tam lecieć? Niestety nie. Tutaj w większości generuje się ocean. Czasami możemy trafić na jakieś struktury, ale tymi strukturami są tylko wioski, więc uwaga, może nam się uda coś znaleźć. Spróbujmy wpisać Game Mode 3. Nie wiem, czy to będzie działać. Dobra. Nie, nie, nie. To musimy wpisać Game Mode Spectator. Spectator. Czemu nie działa? Spectator? Jak to się pisze? Ej, czekajcie, pyk. Adventure? Adventure. Czemu jest tylko taki tryb? Survival jest tylko. A, czy Windows 10 też nie ma trybu obserwatora? Nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, spróbujmy polecieć dalej. Zobaczcie, teraz dodam do koordynatów X30. Raz, dwa, trzy. Pyk. Proszę bardzo. I co się teraz wydarzy? No właśnie, wczyta nam się mapa, mimo iż jesteśmy na koordynatach. O kurczę, a tutaj mamy 30 milionów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No 30 milionów, czyli maksymalnymi koordynatami w Minecrafcie. No jest rzeczywiście to 30 milionów. Pamiętam, jeszcze były stare wersje Minecrafta, gdzie koordynaty takie... najdalsze, że tak powiem, to było znacznie, znacznie dalej, ale tutaj coś się ostro baguje, zobaczcie, te tekstury, widzicie? No i pada deszcz, a tam mamy, słuchajcie, wioskę. Ja sobie ściszę trochę dźwięki, ponieważ to jest tak głośno. Czekajcie, audio. Okej, okay, sound volume. Dobra, okej, okay, w porządku. Zobaczcie, co tu się dzieje, czemu ja tego przybliżyć nie mogę? Tam są jakieś dziwne, naprawdę zbugowane bloki. Nie wiem, czy ja tam widzę blok magmy, czy co, ale tam jest blok wody. Tam jest, zobaczcie, po lewej trawa jakaś. Tu jest blok magmy, no ewidentnie. Okej, okay, no o tym to ja tutaj nie wiedziałem. Ale tam, zobaczcie, mamy gdzieś w oddali wioskę, do której spróbujemy zaraz się przemieścić. Tylko muszę sobie wpisać komendy timeset 3000 jeszcze. Dobra. I tam w oddali jest wioska. Spróbujmy jeszcze wziąć może, słuchajcie, video. Większy zasięg widzenia troszeczkę, jeśli się da. Gdzie tu jest render distance? Okej, okay, 48 chunków. No, czy Minecraft mi zacina? No nie zacina, ponieważ Windows 10 Edition naprawdę działa wspaniale. Słuchajcie, w takim razie zmieńmy koordynaty
te tutaj, tylko zastanawiam się na ile mniej więcej, żeby być bliżej tamtej wioski. Spróbujmy może tutaj 300. Oho, czekajcie, coś się dzieje, 200. Dobra. 100. Aha. O kurczę, my jesteśmy na 30 milionach. To słuchajcie, zróbmy sobie tak, pokażę wam tę wioskę z bliska, bo ja tu się nie mogę naprawdę przemieszczać. Pokażę wam ją w taki sposób, No właśnie, coś tam widać, ale jak widzicie, no jest ona naprawdę bardzo mocno zbugowana. Co drugi bloczek, tak naprawdę te paski tutaj, brakuje jakiegoś tego, jakiegoś bloka. Oczywiście wieśniaków tam nie ma, przynajmniej ja ich nie zaobserwowałem, więc oni myślą, że nie mają tam raczej prawa bytu. No ale jak widzicie, wioska jest. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj porobimy jeszcze? No poodkrywamy troszeczkę te tereny. Wow, ej, tego nie widziałem, patrzcie co tu się dzieje. Czyli jednak mogą się generować jakieś struktury, bo niby iceberg, te właśnie kolce są strukturami tak naprawdę w Minecrafcie, więc one mogą się tutaj wygenerować. Czekajcie, a spróbujmy popłynąć tam w głąb. Zobaczmy, czy tutaj możemy się jakoś dostać, albo im bliżej, tym lepiej. Tam jest trawa, tam jest magma, tam jest lawa. Ale zobaczcie, jak będziemy pod wodą, no to nic z tego nie będzie. Na samym dnie tego oceanu powinien być, o właśnie. Co tu jest grane, patrzcie. Tu jest bedrock. Aha, dobra, bedrock z tymi. No wiecie, glonami. OMG, dobra, dziwna sprawa, ale tak czy siak tutaj nic nie zobaczymy, chyba że weźmiemy night vision, albo czekajcie, night vision weźmy i weźmy jeszcze oddychanie pod wodą. Breathing. No breathing, okej, zobaczymy czy coś tutaj nam to pomoże. Dobra, wypiłem obydwie. Ale Minecraft tutaj raczej nie daje rady. Chyba że jak wypłyniemy, może będzie coś więcej widać, ale słuchajcie, jest to strasznie... O, jest, widać coś, zobaczcie. Okej, wszędzie bedrock, ryby, dziwne bloki naprawdę. I tam jest oczywiście wioska. Słuchajcie, przeteleportujmy się jeszcze w jakieś odleglejsze, bardziej odległe miejsce, odleglejsze, nie ma takiego słowa. Weźmy 30 milionów, 30 milionów w takim razie. Tak, jesteś na tych koordynatach. No i cóż, jak to wygląda? No tutaj mamy sam bedrock, żadnych struktur. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że te struktury generują się, słuchajcie, chyba tylko... Nie, jest coś tam, dobra, jest coś tam. Okej, myślałem, że generują się tylko wtedy, jak jeden, chociaż jedne koordynaty są normalne, tak? A nie powyżej tam na przykład 12 milionów czy coś w tym stylu. No ale jak widzicie, wygląda to naprawdę dziwacznie. Jest to dość nudny świat, ponieważ nic tu za bardzo robić nie możemy. Nie możemy tutaj również, z tego co wiem, kłaść bloków. Chociaż spróbujmy. Zobaczmy, czy coś się wydarzy. Dobra, weźmy na przykład wooden planks i spróbujmy gdzieś tu położyć. No nie ma jak, ale spróbujmy na przykład na dnie położyć te deski. Może jednak możemy kłaść. Patrzcie, a jednak, dobra. Ale spróbujmy położyć tutaj z boku gdzieś. Okej, ale one są strasznie zbugowane. Zobaczcie, mamy teksturę tylko z jednej strony widoczną. Ha! Co jest grane? Dobra, spróbujmy wybudować wieżę na powierzchnię. Dobra, budujemy. Chyba budujemy, nie wiem. Co jest grane, słuchajcie? Okej, spadamy gdzieś. My wypadliśmy poza ten bedrock. Ale sieka. Wiecie co? Naprawdę, to jest niesamowicie zbugowane, ale zobaczymy też jak wygląda na przykład niebo. Czy można teleportować się na odległość na przykład, nie wiem. No na przykład, nie wiem, 30 milionów kratek w górę, bo to też może być interesujące. Cały czas jesteśmy na 20 milionach, teraz już nie. Zobaczmy czy coś tutaj może znajdziemy ciekawego. Okej, no jak widzicie te paski tutaj powstają z tego powodu, że jesteśmy na przykład na koordynatach 30 milionów X. A jeśli bylibyśmy na 30 milionach Z również, to te paski szłyby w drugą stronę i by się tworzyła taka szachownica. Okej, dobra, słuchajcie, no tak naprawdę nie wiem co tutaj wam jeszcze powiedzieć. Jak widzicie struktury tutaj się cały czas generują, jednak również one są bardzo zbugowane. W tym kierunku możemy się normalnie poruszać, ponieważ jesteśmy na normalnych koordynatach Z. Okej, więc teraz możemy sobie troszeczkę polatać. No ale cóż, no sami widzicie, no nic tutaj ciekawego tak naprawdę nie ma. Są tutaj co prawda ryby, one sobie normalnie pływają, nie są zbugowane. Ale wiecie co zrobimy? Spróbujemy dostać się również do netheru i zobaczymy jak to wygląda w netherze, ponieważ to również może być interesujące. Dobra, tutaj mamy same struktury, więc myślę, że pora wrócić, słuchajcie, do... No właśnie.
do koordynatów 200 na przykład i do koordynatów 100 powiedzmy. Dobra, czyli będziemy w normalnym świecie. No, jej, w końcu mogę normalnie chodzić. Hurra. Okej, okay, weźmy sobie, zmieńmy to settings video. Pyk. I tutaj weźmy sobie, zmieńmy jeszcze to, gdzie to jest? To jest V. Dobra, V na 70 mniej więcej. No i wybudujmy ten portal do Nendoru. Zobaczymy też, jak wygląda kres. Czekajcie, bo ja tu nie mogę się nigdy ogarnąć w tym. Obsidian. Obsidian, dobra, mamy go. Fajnie, no i weźmy jeszcze zapalniczkę. Jak jest zapalniczka? Gdzie jest zapalniczka? Gdzie jest zapalniczka? Tutaj, Flint and Steel przecież, no Roxy, jak mogłeś zapomnieć? Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, już cały czas zapominam, że mogę normalnie latać, ale to latanie w Minecrafcie jest dziwne tutaj Windows 10 Edition, ponieważ zobaczcie. Lecę sobie, lecę na shifcie, na kontrolu, no i się zatrzymuję. Od razu się zatrzymuję, widzicie? W Minecrafcie jest to takie troszeczkę płynne w Java Edition. Tutaj od razu się po prostu zatrzymuje. Podejrzewam, że to samo będziecie również mieć, słuchajcie, w Minecrafcie. Ale tu czerwono. W Minecrafcie na Pocket Edition, ponieważ to jest niczym innym jak Pocket Edition, tylko tutaj akurat mogę uruchomić to na PC-cie. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy w Netherze na kratce 30-milionowej X, dokładnie tak. No jak widzicie, już zaczynają się tutaj dziać bardzo dziwne rzeczy, ale to jest to samo tak naprawdę, co w zwykłym świecie. Mamy tutaj ogromne morze lawy, no i masę tak naprawdę twierdz, które się tutaj generują, po których możemy chodzić czy nie, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Może uda nam się wejść tutaj na jakiś murek, na ten murek nam się uda wejść. Chociaż czekajcie, czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie możemy chodzić. No oczywiście, że nie możemy chodzić. Niestety. No ale cóż, no spodziewałem się czegoś ciekawszego. Ale niestety tak to wygląda. A teleportujmy się w takim razie na koordynaty jeszcze tutaj 30 milionów Z. No i zobaczymy, czy tutaj też będą jakieś struktury. Czekajcie, zobaczcie, dziwna rzecz, bo teleportowałem się na wysokość 100, a jestem pod bedrockiem. A bo bedrock też jest na górze, no przecież, ej. Roxy, co ty nie ogarniasz? Dobra. Okej, okay, no słuchajcie, no cały czas to samo i podejrzewam, że że fortece będą wyglądać również tak samo, tylko że będzie taka szachownica. W takim razie, mamy do sprawdzenia jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje. O, nie mogę zginąć. Ciekawe dlaczego. Weźmy TP, to weźmy, teleportujmy się może na te koordynaty tutaj. Dobra. No i zbudujmy portal, żeby stąd wyjść. A interesuje mnie jeszcze jeden wymiar, czyli, no tak, kres. Co się będzie działo, słuchajcie, w kresie, skoro tam nie ma żadnej cieczy, prawda? No właśnie, myślę, że po prostu będą takie wyspy posiadkowane jakieś. No ale zaraz się przekonamy, weźmy tak, end portal. No come on. End portal. Dobra, mamy je tutaj. Zabieramy to. No i Ender Eye. Eye of Ender. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I pyk, 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 pyk. Dobra. No i teraz słuchajcie. Pytanie. Co się wydarzy? Bo ja naprawdę nie wiem. Ja tego nie testowałem jeszcze. Ja wolę sobie zostawiać takie, wiecie, rzeczy na odcinek, tak żebym razem z wami mógł potestować. No i może, żebyście widzieli te reakcje, czy coś w tym stylu. Dobra. TP. Najpierw weźmy sobie te koordynaty. No i co? Pustka. Nic tutaj nie ma. Nic kompletnie. O kurczę. No dobra. W sumie mogłem się tego spodziewać, bo te wyspy mogły przestać się generować, prawda? A weźmy 30 milionów to też. No. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Zobaczcie, mamy tutaj wyspy. Jesteśmy na odległości 30 milionów kratek. No i te wyspy, tak jak sądziłem, rzeczywiście, zobaczcie, generują się tak znowu taką... No jakby to nazwać, no wiecie o co mi chodzi. Taką szachownicą. Czekajcie, video. Dobra, i tutaj zwiększmy sobie fall. No come on. Aha, no widzicie jak to wygląda. Dziwacznie. No więc cóż, słuchajcie, granica mapy w Minecrafcie Windows 10 Edition jest nudna, ale no troszeczkę inna niż w Java Edition. Tak czy inaczej, chciałem wam to pokazać, ponieważ myślę, że jest to interesujący temat. No i tak naprawdę chyba tyle, słuchajcie, no jeszcze pod koniec tego odcinka spróbujemy wpisać komendę kill. Może się dostaniemy? Kurczę, nie dostanę się, może zginę chociaż w próżni, bo ja chcę się dostać do normalnego świata. No. A, mieliśmy zobaczyć jak wysokie niebo jest jeszcze. Ej, co tam było? Ej, patrzcie, nie mogę zginąć. No to nieźle sobie narobiłem. To cóż, tepamy się, słuchajcie, jest oczywiście wyjście z tej sytuacji. Tepamy się na główną wyspę.
Tak? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, ej? Jestem na ziemi jakiejś. Co tu się dzieje? Minecraft! No zobaczcie, stoję gdzieś. What? Nie ogarniam tego, naprawdę. Co tu jest grane? Nie mogę spaść. Dlaczego nie mogę spaść? Ja chcę zginąć. Ha! What? O co chodzi? Okej, okay. Dobra, słuchajcie, tepłem się z powrotem. Naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje. Jedyną opcją jest chyba po prostu zginięcie na survivalu. Zobaczymy, może nas smog zabije, ale to, co się tam na dole stało, to jest jakaś magia. Spróbujmy tam spać na survivalu. Game mode survival. Pyk. No teraz giniemy pewnie z wysokości, ale od wysokości. Okej, okay. Dobra, a czyli tak to wygląda. Huh. Dziwne. Dobra, bierzemy respawn i słuchajcie, tepamy się jeszcze raz na odległość 30 milionów kratek. Może teraz się uda znaleźć tę rybkę, bo kurczę, uruchomiłem ponownie Minecrafta i teraz już tego nie widzę. A, nie tak daleko. Nie tak daleko. Czekajcie. Game mode. A! Game mode creative. Dobra, respawn jeszcze raz. Musimy się teleportować na inne koordynaty. Będą to koordynaty TP, małpa player 8-3. 88604. A te koordynaty szukałem, słuchajcie, musiałem je znaleźć jakoś. No i się udało. Dobra, jesteśmy tutaj. I tutaj już zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Settings video. I zmniejszmy sobie nie to, tylko to. Nie to. Gdzie jest ten foe? Tutaj jest foe. Na 70. I spróbujmy znaleźć tę rybkę, bo kurczę, jak tak bardzo chcę wam to pokazać. Szkielety to były, one nawet te ryby wydawały odgłos szkieleta. No i trzymały po prostu ryby, latające ryby trzymały łuk w ręce. No dziwna rzecz, ale musicie mi uwierzyć na słowo, no. Jest też screen na karcie społeczność. No teraz nikogo nie widzę tutaj. Na złość. Czekajcie, na polany sobie jakąś wejdźmy. Tu jest pająk. Szkielet, szukamy jakiegoś szkieleta. No nikogo nie ma, kurczę. Chyba jednak zakończymy ten odcinek. Musi być noc, ponieważ one się respią po prostu w nocy. No nie widzę. Kurde, dlaczego tu nie ma potworów? Są tylko pająki. A, bo tutaj już się zapadają potwory pod ziemię. Nie, ten przynajmniej się zapadł. A, on tutaj spadł, dobra, nieważne. Szukamy. No teraz mamy, gdzieś tutaj widziałem szkieleta jakiegoś. No, chyba będzie ciężko. Dobra, słuchajcie, w takim razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zwariowanego odcinka, ale jak widzicie Minecraft Windows 10 Edition jest bardzo zbugowany na krańcach mapy, no i ten krańc mapy znajduje się bardzo blisko. Okej, okay, tutaj może jeszcze gdzieś polecimy tak na koniec, szkielet, no patrzcie, szkielety się zapadają o dziwo pod ziemię, nie rozumiem dlaczego. No ale tak czy inaczej, jak jest już tekstura szkieleta, to raczej nie będzie działać, ponieważ tam od początku była rybka, a nie szkielet. No, dobra, słuchajcie, w takim razie weather clear i time set 3000. Come on, time set 3000. Myślałem, żeby nie zrobić z tego odcinka Discovery, ale szczerze mówiąc jest tutaj troszeczkę za mało rzeczy do pokazania, więc na odcinek Discovery to się raczej nie nadaje. Teraz jesteśmy bardzo wysoko w niebie, na wysokości 30 milionów kratek i tutaj też nic się specjalnego nie dzieje, więc nudy, ale spróbujmy wpisać na przykład minus 30 milionów. No i teraz będziemy gdzieś bardzo, bardzo głęboko i chyba cały czas gdzieś opadamy. Jak sprawdzić koordynaty w Minecrafcie? Szczerze mówiąc nie wiem, Windows 10 Edition. Naprawdę nie mam pojęcia, ale teleportujmy się w to samo miejsce i zobaczmy, czy opadamy, pyk. No i uwaga, o, jesteśmy gdzieś na koordynatach minus 129, czyli niżej polecieć nie możemy. Aha, no tak, a możemy jednak. Dziwna rzecz. Naprawdę powoli tego nie rozumiem. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i do usłyszenia prawdopodobnie już jutro. Zobaczymy, co będziemy robić. Dobra, cześć!